Nie! On wbiegnie tu? Nie! 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 Głyńskiej kur... Zawsze chuj do mordy. Dobra, słuchajcie. Widzowie, to co dzisiaj będziemy robić, to będzie Dark Souls Only Bosses Run. W randomizerze jest taka statystyka, która oznacza szansę podmienienia zwykłego moba na bossa. I dzisiaj ją dajemy na 100%. Czyli każdy pojedynczy mob w Dark Soulsie będzie podmieniony na bossa. Ej, bez kitu, chłopie, tu będą takie... Co tu się, stary, dzieje, nie? Okej, to będzie totalna jazda bez trzymanki. No dobra, także jak to się ogląda, to na YouTubie przerzucone, to jeszcze raz wytłumaczę zasady. Gramy run, który podmienia wszystkich przeciwników na bossów. O! No, essa. No to mamy Fasylum Gwyna na dole. Całkiem ciekawe. I do tego, żeby było jeszcze lepiej, no to przelosowaliśmy wszystkie przedmioty, żeby nie miał łatwiej progresji, żeby to trochę utrudnić. Oho! Ty, tam wchodzi jakaś negatywna interakcja pomiędzy mobami. Bardzo dobrze. Patrz! Stary Kalamit! Nie, to jest gargulec. Ty, coś się dzieje, coś się dzieje. Ej, ale to mi zabije bossa, patrz! 5000 dusz, tak o. Taurus. Taurus znajdź się. Nie ma się czym przejmować. Taurusa bez problemu ogarniemy. Chociaż widzowie, ja takiego Taurusa na no-hitach to przyćwiczonego nie mam. Ja mam starting class bandit chyba, no nie? Sobie wybrałem. Oho. Mam bardzo dobrą broń startową. No widzowie, ciężko będzie tu. Dobra, jest fajna broń, jest naprawdę giga damage ludologiczny. Jednej rzeczy, której się faktycznie obawiam, to jest fakt, że jak mam nierespawnujących się przeciwników, to że nie będę w stanie farmić przedmiotów, no nie? Konkretnych. Patrz. Chłopie, co tu się dzieje? Okej. Czy oni mogliby nawzajem się pozabijać? Nie biją się nawzajem. Tylko ja nie wiem, czy to jest ten Taurus z tym Asylum Demonem teraz, teoretycznie. No patrz. Ale hity tankuje od jednego albo od drugiego. Mega wąski przejść, stary. Essa. Dobra. Jest gitara siema. Zobaczmy jeszcze, co tu było. Kolejny kapra. Essa. No i gitara siema. A tu jeszcze jest kawałek... Gargulca, halo. Ja tak wyjść z Asylum i mieć 3000 dusz, nie? Na szczęście mam taką broń, którą jestem w stanie bez problemu skończyć grę, ale na Gwyna będzie problematyczna. Jest kilku bossów, którzy są całkowicie prawie odporni na... Aha. Będziemy chyba przez całą grę randomowo widzieć kawałki gargulców gdzieś. Giftuj, nie ma sensu. Nie! Pierwszy przedmiot podniesiony w grze Black Knight Halberd. Widzowie, czy to będzie ludologiczne go użyć? No to fajny Firelink, fajny, nie powiem. Ej, gorzej, bo ja duszę straciłem! Nie mam, stary, pojęcia, gdzie są moje dusze. Co jak one są w Asylum tylko dlatego, że się nie poruszyłem? Chłopie, tu się jakiś totalny kosmos dzieje. Grę wyrzuca do pulpitu. Będzie ostro. Essa? Okej, jeden problem z głowy. Dobra, teraz się muszę zastanowić. Co wolę? Łatwy run? Czy 100 złotych? Widzowie, chcecie run halabardą? Czy bawimy się w wyrzucanie przedmiotów? Z cuwa piechotą nie chodzi. Pa! Nie no, dlaczego ona nie spada? Aha. Oho! Dobra, Arthur jest dead. Dobra, jest gitara siema.
Zróbmy tak. Podejdźmy trochę Vita. Na pewno. Pass on Fiuta ma, stary? Ja muszę zabić każdego bossa przynajmniej raz, tak jakby, bo oni mi się przestaną spawnić. Oho, 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 oho. Jest. Essa. Item tam poleciał i go. O, dobra, whatever. 22-18, nie? No, dobra, widzę, to będzie totalnie łatwy run. To będzie totalnie easy. W ogóle tak jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to zobaczcie, wymieszałem im ubrania. I będą mieć randomowe ubrania na sobie. Fajnie, będę miał dwie silne bronie. Halabardy stary na sam początek. Ale jak ja się cieszę, że ja ustawiałem randomizację na streamie. Po tej, w tą halabardę. To bez kitu by chyba nikt nie uwierzył. Alba, typ fajny set. Zobaczmy, co mam w sklepie. Jeszcze widzowie, tylko Twilight Titanite'ów gdzieś brakuje łatwych i będzie totalnie gitara siema. Co my tu mamy? Demon Spear. Też giga dobry item na sam początek. Nie no, bronie przelosowało świetne. Ale mi się wydaje, że na Onesie albo na Sifie po prostu coś mocnego dorzuci, wiecie? Tutaj leginsy. Fajnie jest przedmiot. Demon Spear ma największy range. O, widzisz. Havel Gaunt, stary, nawet pancerz już mam pełny. Co my tu mamy, stary? Sifa, Asylum Demona, Kalamita, okej. Chyba, wiecie, podaruję ich sobie. Myślę, że dam radę bez nich na samym początku. Level up, 18 dexa potrzebuję, nie? Pójdziemy dołem, na dole też będą jaja. Tak, jest tak ustawione, że jak bossowie umrą, to ich nie respi. Ty, przecież to jest multum NPC-ów, to prawda. Nowe Londo to będzie niezła patola. Wyobraźcie sobie, że każdy duch będzie podmieniony za przeciwnika. Guardian Tail. Ale spokojnie, nie są w T-pauzie. To jest bezpieczne. Do momentu, przez przypadek nie zaatakuje, to jest wszystko dobrze. Coś się odpaliło. Pa, Smog jest kowalem. Ring do Mirakli, no ale kupię, stary, nie mam innego. Fajny head na głowę. Ty, ja mam Demon Titanite, mógłbym Demon Spira poulepszać. Ja mam 100 i 200. A ja mam dużo dusz. Co wy na to, żeby sobie zagrać Demon Spirem? Jakie on ma wymagania? Tylko, że on ma... Mam po prostu 80 obrażeń mniej już na samym początku. Pokaż Reinforce Weapon. Ja nawet jak go na plus 2 ulepszę, to on będzie gorszy niż Blacksmith Hammer. No. Ale mam 80 tysięcy dusz. Muszę wrócić, czyli to wydać, bo to mi pozwoli założyć halabardę. Nie, tutaj srogo jest. Tu naprawdę jest nieźle. O chłopie, ja już wiem, że to będzie dobry run. Nie no, przepiękne jest to nowe Londo. Ten chłopie Kalamit, ten Gaping Dragon, ten Artorias. Wszystko takie mroczne tu wylosowało. Sanctuary Guardian tu nie pasuje tylko. Dawaj, hełm na łeb. Jechana. Level up. 18. I Endurensik. Essa. No to jechana, widzowie. Let's go. Wyobrażacie sobie, jak będzie Blight Town wyglądać? Jak tam każda mucha będzie zastąpiona bossem? Tu Artorias. To do przeżycia. Asylum Demon. Też do przeżycia. Jest okej. Okay. Jest w sumie najwięcej mobów. Chyba w Blight Town mi się wydaje jest najwięcej mobów ogólnie. Trzeba mi tak walkę z nim nie idzie na no-hitach, nie? Miracle. Clap, Firestorm. Golem! Stary na moście. Ale patrzcie, jakie agro ma tam. O! Okej. Okej, okej. Ja już. O, to jest ulepszony, niestety. Essa. Podziękujemy panu. Purging Stone. O, jakbym Kersa dostał jakiegoś randomowego. Ej, przecież ja tu będę w stanie zrzucić golema. Pa. No trać, stary, tego poisa. O, jest. A nie, on po prostu umarł. Okej. Okay. I Manus się nie mieści. Haha. Pa, nie mieści się. O kurwa, gargulec się mieści. Dawaj, go zabiję. No, ho, ho. Ona solo. Easy. Czy ja mogę tu po to podejść, czy... Ty ja go z łuku po prostu zabiję.
Aha. Aha. Oj, przyjdę po ciebie z łukiem, stary, nie? Przyjdę, nie martw się o to. Myślisz, że to będzie ciężki run, czy raczej taki śmieszny? Mi się wydaje, że raczej śmieszny taki, nie? Wątpię, żeby tu mnie coś zatrzymało na dłużej. Chyba się to nie zestarzeje źle. No mam halabardę, co bym nie mogło zatrzymać, stary. Chyba dwa manusy i gwyn. Dwa manusy na gargulcach, stary. To by było. Aha, i to jest jaszczurką. Nice, nice. Understandable. Have a nice day. Nie, nie mogą mi dać jakieś kapry, chłopie, zamiast jaszczurki? Zobaczymy, co on. O kurwa. W Dargrucie Priscilla. No to pozdro. O kurwa, gwyn. No nie! Stary, weź ten! Weź, stary, wychilluj tym gwynem. Aha. Kapra obity przez Priscillę, ale... No, well. Jest jedna rzecz, której się boję z gwynem, że... On mi kowala zabije. Ja go chyba zabić muszę, wiecie? Ja muszę widzowie zabić gwyna. Nie, no tej Priscilli to ja się muszę pozbyć, stary, jak najszybciej. A może gwynem ją zabije? Może ich obu nawzajem zabije sobą? Lód versus ogień. Dobra, zrobię tak. Ja wejdę tam, sparuję go i pobiegnę do ogniska. Pa. Co 70 obrażeń. On wbiegnie tu? Nie! 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 Kowala bije! Zabił kowala, stary, nie! Co jak ten kowal sprzedawał od Lightning Titanite? A mogłem po prostu zrobić stary quit outa i oszukać grę. Nie dowiem się, no. ...150 tysięcy dusz? Okej. Okay. Nie mają damage. Dobra, mam 160 tysięcy dusz. Zabiłem dwóch bossów. Pójdę to zresetować. Karma za halabardę. Widzowie mnie spotkała, mówicie. Ile potrzebuje siły na halabardę? 32, żeby ją one-handować. To nie wchodzi w grę. Jak nie wchodzi? Pewnie, że wchodzi. Dobra, powiem jedno. I mam nadzieję, że to poleci na YouTube'a. Głyńskiej kurwie zawsze chuj do mordy. Gdy się ty, kowala mi zrespiło! Nie. Opie, zemsta. Aha. No to pozdro. No hiter, nie? 500 godzin, 3 hity, stary, no. Idę po ciebie. Ale AA breaki, nie? Chłopie, Bóg Dark Soulsów. O kurwa. Dobra, zapomnijmy o tym płynie, może na teraz? O kurwa, manus na wejściu na gargulce, no to pozdro. To jednak Blighttown chyba. Papa? Musimy znaleźć łuk, słuchajcie, i strzały. Fajnie bossów przelosowało, co? Pewnie zadowoleni jesteście. Ile dajecie punktów temu randomizerowi jak na razie? Idziemy, widzowie, przez Sandedberga. Dobra, pasek życia powiększony. Idę ulepszyć halabardę. Złota maciczka, oj tak. Oj tak. Dobra, jest halabarda plus 2. No halabardą plus 2 to całą grę idzie przejść. Wolałbym mieć plus 5, no ale jak się nie ma, co się lubi, nie? Sandedberg, słuchajcie, widzowie, w takim razie. O, elo. Sympatycznie. No! Ja pierdolę, co jest? Stary, czy ja będę zgatekeepowany manusem? Dobra, Quailag go zabije, jessa. Essa. Tylko ja muszę zmusić do plucia. Dobra, essa.
Idę się wylać, widzowie. Popatrzcie sobie na to. Czy ja dostaję hity? Just in case. No. Ja z nim nie walczę normalnie. Kojelak, pluj, stary. Czeka, ona w ogóle od dołu wygląda. A! Słuchajcie, trzeba myśleć głową, a nie dupą, nie? O, 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 dostał, dostał. O, jest, napluła na niego. Patrz, jaki damage, patrz, jaki 1000 damage'a. Patrz, patrz, patrz. Ty, on zabija Quailag. O, kurwa! Na połowę życia on ma. O! Ty, mamy problem. Jak na razie w dwóch miejscach jestem z gatekeepowanym Manusem. A to dobrze, bo gra to Metroidvania, nie? Aha. Zniknął. Ty, ona nawet mieczem go bije. A jakbym się tu tak ustawił... 300 damage'a, 500 damage'a, okej, 600. On ma 5666 życia, 1000 damage'a. Dobrze napluła. No, potrzebuję, żeś jeszcze napluła tak raz. Stary, jestem porażką. Stary, chodzącą porażką. Nie! Ale umarł. Ale umarł, stary. Stary, co tu się dzieje? Co to jest, nie? No jak on przeżył, stary? Dobra, ja się schowam pod dachem. No! Pozdro 600. Typ wyskoczył nie wiadomo gdzie. Pozdro. Pozdro, stary. Aha! Aha, bo tu są dwie! Chłopie, to jest jakiś undead berg śmierci. A z Gwynem jeszcze, aha! Aha! Dobra, czyli podsumujmy. A tu są Forkingsi jeszcze, jak coś, nie? Gdzieś stoi Manus. Jest, bije mnie Forking. Nie no, jak to będzie kolejny kupiec, którego mi zabiją, to ja nie przeżyję tego. Kurwa, dawaj. Dobra. Wykupiłem cały sklep. Tam się zabijają moby, bardzo dobrze. O, tu jest ten Forking. Ty, ja bym tego Forkinga chciał. O kurwa, spadł na mnie. Ty, niezłego Daltonego Hołka, co? Stary, grinda po barierce. Mask NPC z Nowego Londo. Fajnie, dużo Gwynów, nie? Powiedzcie, co jest w Gwynie najfajniejsze? To jest Gwyn, Artorias, nie, to dobra, stary. Ja mam w ogóle propozycję. Dajcie wszystkich czterech właścicieli dusz, to skipniemy sobie od razu i pójdziemy na Last Bossa, no nie? Po co się tak rozdrabniać, kurwa, że chłopaki tylko w trzyosobowych teamach będziecie występować? Dawajcie od razu wszystkich naraz i po problemie. Dobra, rozważmy, co tutaj się dzieje. Popatrzmy. Mamy tak. Aha. Aha. Aha, Priscilla ich zabija. Okej. Okay. Z tym problem. Manusa nie idzie zabić bombami. Okej. Okay. Ty, coś go uderzyło. Dobra, nie jestem tu bezpieczny niestety. Kurwa, w ogóle nie jestem. Ej, ja, widzowie, ja potrzebuję łuk. No i tu pojawia się problem, słuchajcie. Pa! Jak Manusa zabije? No, dawaj. Essa.
S... O! Jest problem, słuchajcie, i polega na tym, że Manus przechodzi przez ściany. Nie wiem dlaczego. Unika śmierci. Za każdym razem, jak wydaje mi się, że znalazłem jakiś sposób na niego, to robi coś innego. 90 damage'a mu to zadaje. To mu zadaje 500. 10 takich hitów. No kurwa. Okej, pozbyłem się jednego. 40k. Kolejna rzecz padła. No, tylko teraz pytanie, co będzie na gargulcach, nie? To mimo wszystko to jest wejście po prostu w dwóch bossów. Nie wiem, co jest pierwsze. Ten pierwszy jest sztuczny. Dobra. Prosty boss, ale nie na tej arenie, co? Dobrze, ty, widzowie, wy musicie przypominać, że miałem ogony oho! Aha. Nie, 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 broń mi zniszczy. Ten nie ma ucinanej, no ma łapy tylko, nie? Dobra, essa. Mamy pierwszy dzwon. Dobra, idziemy do Blighttown. Tam nawet nie chcę patrzeć, stary, na dół, nie? Forking, Artorias. Seth. Powiedzcie, jak ja mam przez to przejść? Nie, fajnie, nie, fajnie się bawicie, fajnie, chłopaki. I Quailag jeszcze. Nie, to są wszyscy bossowie w grze, tu są stary, nie? Ale oni się zabijają jakoś, mniej więcej. Ty, mi się wydaje, że będę jeździł góra-dół. Patrz, pali kogoś, pali, essa. Pal się, człowieku widmo, pal się. Milion dusz, widzowie. Dobra, dawaj tak, to do 40, siłę do 40, zręczność, no dużo leveli to, stary, to było 20 leveli tylko dla mnie, pozdro 600, dobra, te dusze od setnego levela to się stają bezużyteczne, nie? Dobra, spróbuj przebiec. Essa, coś prostego. Jezu, Manus, stary, coś się z Abysem gliczuje. Taurus. Taurus, easy. Dziękuję. No to idziemy do Anorlondo. Chyba gorzej być nie może, nie? No tak czysto teoretycznie. Mhm. Aha! NPC-owi się coś w AI przestawiło. Dobra, już jest posłuszny. Już jest gitara siema między nami. Ponad go zabić nie mogę, nie? Tutaj też będzie ostro. Jest imba. Kurwa, no patrz, no nie da mi tego. Nie zdążyłem. Aha! Patrz! Calamity i Manus tam stoją. To ich na pewno bym chciał wypalić, stary. Jest multum Manusów w tym ranie. Czy nie, no bez kitu, no nie oszukujmy się, gram all bosses. No ciężko, żeby się nie respił jakiś boss, nie? Centipaidelo. Dobra, jego kiedyś musiałem zabić, mając 17 damage'a, więc... Nie ma skakania. Ja mam Homeworlda,
Mam dwa nawet. Widzowie Anor Londo. Forteca Sena i Anor Londo. Ja bym mu itemy dawał? Pa, gówno mu dam, że zjadł. Ty, na głynie trzeba dokonać zemsty. Pa, nie odpalił się. Elo. No, ale kowala już zabił. Czemu on tylko 300 obrażeń zadaje? Dziękuję bardzo. No nie ma, stary, no nie ma, no nie zagadam z kowalem. Kowal is dead. Co mamy? Priscilla i coś z dużym agro. Co to jest, golem? Golem. Quailak słyszę. Fajnie. Aha, aha. Fajnie. Ale stary, giga fajnie. No i wystarczy, że miałbym łuk, nie? Muszę przeczekać teraz tą lawę. O, Essa. No, dobrze, dobrze gra wylosowała, nie? Przyjemnie. Ale forking w T-pose. Sanctus! O! Wiecie, co Sanctus robi, czat? Manus, pozdro. Sorry, Sanctus leczy. Minimalnego heala daje. Łuk. To jest jedyna rzecz, której ja potrzebuję w tym ranie teraz. Homeward Bony, jest! Sunlight Blade! Jest łuk! I Hawkring. O kurwa. Łuk. Catalyst. Może się przydać. Dark Hand. Hawkring. Green Titanite Shardy. Bym łuk tym ewentualnie przerobić, nie? Nie, dobra, jest, mamy fajny setup. Co jest bossem? Quailak, Essa. Aha. Fajnie. Pa, Manus na górze. Essa! Ej, czy ja zobaczę Anor Londo, czy mnie coś innego przywiezie? Patrz, złapie mnie tu na przykład gargulec. Nie, zawsze są one. Okej, okay, co mamy w Anor Londo? Popatrzmy. Kalamit, no oczywiście. Cóż innego by można było tu poprosić. Priscilla niewidzialna, fajnie. Totalnie, kurwa, nic nie widzę. Sif. Gaping Dragon. Nie! Łuk kompozytowy! To jest ten najlepszy łuk w grze? No, co tu będzie? Artorias. Oj. 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 Ty, widzowie, bo dawno Artoriaso nie robiłem, co? Dobra, pierdolę to. Ej, ale ja mam strasznie mały damage na tym Black Knight Halberdzie, nie? Nie, to tego... Aha, elo. Fajnie, forking. Widzieliście? Przeslajdował? Chłopiek w jakimś anime zrobił NTS. Aha. Aha. Okej. Okay. I teraz, żeby mi drugiego kowala nie zabili, nie? Firekeeper Soul, Homeward Bone, Purging Stone, Twin Humanities, Grass Crest Shield, Lightning Bolty, Ring of Sacrifice. No to zobaczmy. Coś łatwego, stary. Ornstein po prostu, okej? Okay. Ale Ornstein jest ze Smoga i... Gargulec, easy. Ale Essa. Tat jest ulepszony. Okej. Okay. Essa. No to gitara się ma. Essa, widzowie, poproszę o Essę. Essa, dziękuję. Idziemy, widzowie, katakumby i... Ty, może podniosę tu te rzeczy. Kto wie, może tu... Jak to tego śmietnika mnie wyrzucił.
Ale warpa dałem. Ty, no to co, idziemy kończyć grę? Nie no, widzowie, kończymy grę i zmieniamy na WoWa, czy chcecie cały run do końca? Los tak chciał, mówicie. Widzowie, na to wychodzi, że los tak chciał. Komisja. No, wiecie co? Jest jeszcze szansa, że ja tu po prostu padnę. No właśnie. Ja muszę w nią wbiec jakoś. No halo, przecież tu jest piasek! Mam ją. Ogon jej odciąłem. Poczekaj, ona jest tu, wyroluje, uleczę się i teraz do nią pobiegnę. Pa, ogon jej się rusza. Ustawię się tu, wiem, że ona jest tu gdzieś mniej więcej. Pa, rusza ogonem chyba. No, tylko, że ją przybiegam. Essa. Dobry skip, chłopie, na koniec. Essa! Dobry run to był. Szybko, ludologicznie. A ja chyba będę grał tylko only bosses już, wiecie? To widzowie, świetny run. Zobaczmy, ile on potrwał. Chłopie, 2,5 godzinki, boss only. Myślę, że to jest czas, którego raczej nie pobiję, ale... Ten skip niesamowity był. Co miał kowal? Ej, bez kitu, zobaczmy, co miał kowal. Stary, co miał kowal? Dobra, to miał tak, widzowie. Red Ring of Sacrifice, Red Titanite Chunk, Chain Legginsy, Large Soul, Large Titanite Shard, Guardian Helm, Pyromancy Flame, Priest Hat, Dragon Scale, Dunk Pie Infinite, Twikling Titanite Infinite po 100 golda. To on by... On miał, stary, ulepszenie każdej unikalnej broni na maksa. Prism Stone, Large Alloy. No, nie no, świetny był. Był świetny, stary. No, to był świetny kawał. To był kawał, co oferował ci wszystko, co mógłbyś chcieć. Dobra. Dzwonię na tym, dzwonię na konfie do chłopaków w takim razie.